Hej, witajcie przyjaciele, ja jestem Andrusek i zapraszam was na kolejny odcinek Kona Brumę, gdzie przejdziemy resztę poziomów w tym laboratorium. Zostawię C i wentylację, chociaż bardziej mi zależy na... żeby wody się pozbyć, bo tam jest bateria. Może inaczej trzeba to zrobić, albo jest bateria, którą przegapiłem. Chodźmy na dół. Z powrotem popływać, tak myślę. Zacznę od C. Aby nam się udało. Sprawdźmy to jeszcze raz. W sumie, jak tu byliśmy ostatnio, to włożyłem tą część, żeby się ten taśmociąg zaczął ruszać. Czas na pływanie ponowne. Jak to jest w tego typu grach, człowiek zawsze coś przegapi. Bateria jest tam. I trzeba się wody pozbyć. Ale może... O! Chwila. Nie, ja nie chcę nurkować, tylko... O! A tu chyba tylko sekret. Szczurki! Szczurki, spokojnie. Zobaczmy, co my tu mamy. O! Może coś więcej niż znajdźka. 174. This was the employee number of Françoise Dallaire. Carl would be able to learn a little more about the investigation to which she'd been subjected. Okej. Okay. Czyli dowiemy się na temat tych ludzi coś więcej. A, Françoise, to jest ta babka. Zobaczmy. Śledztwo prowadzili w jej sprawie. Tylko tyle? Zobaczmy, co tu jest. Korespondencja jezuitów? Okej. Okay. Mało interesujące. Carl could hardly believe it. This arrowhead suggested that Mistanite had been known to early peoples in the distant history of the continent, and that they had even fashioned objects from it. Aha, to ludzie używali tego Mistanta już dawno temu. Tak, znaleźli to podczas wykopalisk. Okej. Okay. Chwila. Może znajdziemy jeszcze jakiś plik? No jest i globus. Świetnie, do kolekcji. Chyba nic więcej. Zobaczmy, co tutaj. Czy my tu byliśmy? Gdzie ja jestem w ogóle? O, tam jakieś ciało jest. Okej, tu nas nie było. No tak, nie mamy tej karty E, ale jesteśmy w E. Świetnie. Czyli jest postęp. Okej, znowu pływanko. Na to wychodzi.
Tu nie możemy wejść, niestety. Nie sądzę, żebym otworzył drzwi. A może te da radę? Nie. Wynurzmy się. Nie no, trzeba się tej wody pozbyć, bo wtedy będziemy mogli tutaj podejść, a tak to nie ma szans. Mi się wydaje, że ten gościu może mieć kartę, na pewno. Ale żeby tam się dostać, to jakiś postęp jest, niewielki, ale mamy pojęcie, co mniej więcej chyba trzeba zrobić. Musi być jeszcze jedna bateria, mi się wydaje. Dobra. Wracam się do budynku B. Możliwe, że coś jeszcze przegapiłem. W przedmiotach mam czerwoną rurkę i mogę to z czymś połączyć. I możliwe, że będę mógł otworzyć pewne drzwi dzięki temu. Okej, może coś tu przegapiłem i teraz wiecie. No, niestety muszę teraz obmacywać ściany, żeby znaleźć coś, co prawdopodobnie przegapiłem. Coś musi tu być, gdzie przegapiliśmy na pewno. O! No proszę. Oczywiście. Elegancko. W końcu postęp. Po prostu chodząc po tych korytarzach przegapiłem tamto narzędzie. Naprawdę trzeba się rozglądać i świecić latarką wszędzie. Zaraz, tu też jest... Wielka bateria. A, jest bateria. Dawaj baterię, ale chwila. Musimy zanurkować. Może nie musimy, ale... Mamy trzecią baterię, także powinno już pójść gładko. No, gdzie my jesteśmy teraz? A, okej. Okay. Czyli mamy kolejny misentite. Tu będzie drabina. Czekaj, ale to jest gaz!
he didn't get rid of this toxic smoke. No, musimy się pozbyć tego gazu. Dobra. He had to go back to the control panel. Trzy baterie to już możemy pomanewrować trochę. Weźmy tą baterię. As he left the medical wing, Carl thought about all the misery Mistonite had wreaked. How many lives had Hamilton's negligence ruined? How many had died? And for what? Ta gadka jest dlatego, bo skompletowaliśmy wszystko na tamtym poziomie. Each battery brought back to the control room allowed Carl to evacuate toxic fumes or drain corridors, giving him access to new wings of the facility. Tak. He hoped to find more answers. Wszystko to, co mówi narrator, to jest to, o czym mówimy. Więcej baterii, więcej rzeczy możemy przekręcić. Okej. Okay. Skoro byliśmy już w tych toxic fumes, to weźmy tę wentylację, odpalmy i wróćmy się do B. Dobra, już pominę tę sekcję pływania. Dobra, dymu nie ma. Once again, the ventilation system had saved his life. Tak, ale co dalej? Aha, możemy dalej płynąć? Kurde, może okazać się, że znowu niepotrzebnie płynę tutaj. Możemy teraz czwartą baterię wydobyć. Gdy się cofnę i przełącznik ustawię na to, żeby odpompować tą wodę. Mogę wyjść, czy nie mogę wyjść? Gdzie my jesteśmy? Jest i kolejna bateria. A, świetnie. To świetnie, naprawdę. To, no to bierzemy bateryjkę. Nie spodziewałem się, że znajdziemy kolejną baterię. Że znajdziemy tyle baterii w tym odcinku. A, no tak. Muszę położyć tą baterię do jakiegoś pudełka. Ale będziemy mogli się po to wrócić, dobra. Wystarczyło się trochę lepiej rozglądać i nie miałbym tyle problemów teraz. Ten odcinek mógłby być zupełnie inny. Poprzednie też, wiadomo. Jest jeszcze jedna bateria do znalezienia. Skoro brakuje mi jeszcze jednej baterii, to szybko po nią pójdę. Przejdę od razu do tego momentu. Wiecie, gdzie to jest? Pod wodą. Tam była woda, teraz już jej nie będzie. I jak widzicie, tutaj nie ma już wody. No, tutaj nie ma wody już. A, bateryjka jest tam.
Okej. Tu mamy ostatnią bateryjkę. Mogę zejść? Tędy chyba, co? Nie? Jak ją zabrać? A, przesuniemy to najpierw. Okej, teraz możemy wyjść z ostatnią baterią. Wysłaliśmy ją taśmociągiem i teraz możemy się wrócić. No i mamy. No świetnie. I teraz mając komplet baterii dostajemy dodatkowo trofkę. Wszystko to nie. Wszystkie baterie są coraz bliżej do rozwiązania tej zagadki. Myślę jeszcze 1-2 odcinki. Dziękuję za oglądanie. Tutaj był Andrusek. I jak zwykle do pogrania. Cześć.